Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur. Przypomina mi się taka zabawa z dzieciństwa. To były takie czasy przedszkolne i niższych klas szkoły podstawowej. Wtedy się składało białą kartkę papieru. Już niestety nie pamiętam, jak to się robiło i dlatego nie przygotowałem tego, ale to było takie, jak składało się kartkę w ten sposób, że to były jakby połączone ze sobą takie cztery rogi i w zależności od tego tam w środku był ten papier kredką pomalowany. W jednym kierunku to było pomalowane na niebiesko, a prostopadle do tego, jak się otwierało, na czerwono. Tego nikt nie widział, gdzie jest czerwień, a gdzie błękit, jak się złączone te rogi trzymało. I teraz ktoś miał zgadywać, miał powiedzieć, w którą stronę otworzyć. Jeżeli tak na przykład, zobaczył niebieskie. A jeżeli tak, w drugą stronę się otwierało, czerwone. No i to znaczyło, błękit oznaczał, tu przygotowałem dwie takie teczki, to co po prostu miałem na podorędziu, żeby jakiejś tam wizualizacji w tym filmiku dokonać. Więc to błękit oznaczał niebo, a czerwień piekło, ogień piekielny, tak? Coś takiego. No i oczywiście to była zabawa dziecięca, tam dzieci się pośmiały, że ktoś piekło otworzył sobie, taka zwyczajna zabawa. Ale ta zabawa powinna być dla nas metaforą czegoś bardzo, najbardziej w ogóle w naszym życiu poważnego. Tu chodzi o wybór fundamentalny i to nie jest żadna zabawa. Przeciwnie, to należy przyjmować ze śmiertelną i to najdosłowniej śmiertelną powagą. Bo tu chodzi o sprawy ostateczne. Są, jak mówi katechizm, wśród prawd wiary naszych jest prawda naszej wiary, że są trzy rzeczy ostateczne człowieka. To jest śmierć, sąd Boży i niebo albo piekło. Powtarzam. Bo to ważne. To należy mieć zawsze przed oczami. Trzy rzeczy ostateczne człowieka, każdego z nas. To jest śmierć, ta nas nie minie i ona się zbliża milowymi krokami. Choćbyś miał żyć jeszcze z 50 lat, to jest chwila wobec wieczności. Ta śmierć się zbliża. Czas ucieka, wieczność czeka. A po śmierci co dalej? Sąd Boży. A jak mówi jedna z głównych prawd wiary, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. I ta nagroda za dobre to jest niebo, a kara za złe piekło. Oczywiście możliwy jest jeszcze czyściec, ale on nie jest rzeczą ostateczną. To jest sprawa doczesna też. Czyściec może być straszny, ale pozostawia nadzieję, że się z niego kiedyś wyjdzie i z czyśćca można jeszcze trafić do nieba, natomiast z piekła już nie. I teraz parę słów na temat tego nieba i piekła. Niebo, zarówno niebo, jak i piekło, to są stany ostateczne, rzeczy ostateczne. Nie tak jak to, z czym mamy do czynienia w naszej doczesności. Czyli to są sprawy, można powiedzieć, absolutne jakieś. Niebo jest doskonałym, pięknym szczęściem. To jest życie tak mocne, barwne, radosne, szczęśliwe, że my sobie tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób uzmysłowić. Mówi apostoł w pierwszym liście do Koryntian, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Co to znaczy? To znaczy, że chociażbyśmy połączone siły zatrudnili,
największych intelektualistów świata, największe mózgi, takich Einsteinów czy tam innych, tak? I artystów obdarzonych najsubtelniejszą wyobraźnią, to oni i tak nie są w stanie nawet w przybliżeniu wyobrazić sobie tego szczęścia, piękna, radości, jakie stanowi niebo. Bo to jest ostateczny stan, czyli absolutne szczęście, absolutna radość, piękno. Znaczy człowiek doświadcza tyle dobra, piękna, radości, szczęścia, ile tylko jest w stanie w ogóle znieść. Nie mniej. Bo Pan Bóg nie wydziela, Pan Bóg jest hojnym dawcą. I jak wynagradza za dobre, to nie szczędzi, nie reglamentuje szczęścia, nie. On daje pełnię szczęścia dla nas w tej chwili w ogóle niewyobrażalną. Jak wygląda niebo, jak jest w niebie, tego to nikt nie wie. Mistycy niektórzy mieli widzenia jakieś, ale to były okruchy, to był przedsmak zaledwie. Natomiast jedno jest pewne, że jeśli się ktoś z nas, co daj Boże, w niebie znajdzie po śmierci, to za nic, za żadne skarby świata nie chciałby wracać na ziemię, do doczesności. Absolutnie nie. Nikt nie będzie żałował tego, co w życiu doczesnym, jeżeli się znajdzie w niebie. To jest pełnia szczęścia. Powtarzam, niewyobrażalnego. Tak. Ale tak jak niebo jest, stanowi niewyobrażalne szczęście, tak piekło jest niewyobrażalną dla nas udręką, bo to jest też rzecz ostateczna. Czyli tam męki, udręka są tak straszne, że też tam sobie trudno to wyobrazić. Oczywiście to nie wygląda tak. Nie wiadomo, jak wygląda piekło, jak jest w piekle. Z pewnością nie tak, jak to sobie naiwnie wyobrażano. Tam diabły jako futrzaki jakieś tam z rogami, kopytami i z ogonem. Tam to nie są żadne futrzaki, to są duchy stworzone, to są inteligencje wyższego rzędu. Diabeł jest inteligencją wyższego rzędu. Pan Bóg stworzył szatana jako anioła i to szczególnego anioła. On pierwotnie miał imię Luciferos, czyli niosący światło. On miał światłość boską nieść, ale się zbuntował. Pociągnął za sobą jedną trzecią część aniołów i zbuntowali się. I wtedy pierwsza wojna w dziejach nastąpiła, ona była w niebie. Duchy wierne Panu Bogu pod wodzą świętego Michała, archanioła, wystąpiły do walki z tymi zbuntowanymi aniołami i wówczas szatan i jego zbuntowani aniołowie zostali strąceni. Nie mają już nigdy prawa wstępu do nieba. Tam już się nigdy, przenigdy nie dostaną. Ale tutaj u nas na ziemi jeszcze mogą wiele nam mieszać, bruździć, zwodzić nas i nie omieszkają tego robić. Dlatego my nie możemy się w ten sposób dać. Naszą siłą jedyną i naszą pojmią zbawienia jest Pan Bóg, jest wierność Jemu, Jego przykazania. Ciekawa rzecz, bo mistycy mieli wizję piekła, ale to też to niekoniecznie święta Faustyna, która widziała jakiś okruch piekła, po prostu zapewnia, że jest tak straszne, że nie jest w stanie tego opisać. No właśnie. Jest to jakiś stan niewyobrażalny, ale niewyobrażalna udręka, niewyobrażalne cierpienie, niewyobrażalna brzydota. To jest straszne w sposób ostateczny. Czyli tak bardzo straszne, jak tylko człowiek tego jest w stanie doświadczyć. W przeciwieństwie do nieba, które jest tak szczęśliwe, tak piękne i tak radosne, jak tylko człowiek tego doświadczyć może. Dlaczego o tym mówię? No już sobie wyobrażam jakąś znowu tam nagonkę kolejną w takich tam szmatławcach rozmaitych, jakiś tam tutaj ten nie straszy piekłem, tamten nie straszy piekłem, a Knebleski straszy. Nie, nie straszę, ostrzegam. Co jest moim świętym obowiązkiem. Już kilka razy o tym mówiłem, ale trzeba od czasu do czasu przypominać. Uważam to za swój kapłański, duszpasterski, święty obowiązek. Łaski nie robię.
nie mówić ciągle o piekle, ale od czasu do czasu przypominać, żeby uświadamiać. Dlaczego? Święta siostra Faustyna, właśnie która miała wizję piekła, zapewnia, że w piekle przebywa najwięcej tych, którzy za życia ziemskiego w to piekło nie wierzyli. I to jest logiczne. Jak człowiek nie wierzy w istnienie piekła, no to hulaj dusza, piekła nie ma, a piekło jest. I niewyobrażalnie straszne. Dlatego warto robić wszystko w naszym życiu doczesnym. Ale to absolutnie wszystko, żeby się dostać do nieba, a uniknąć piekła. Wszystko powinno być w naszej doczesności temu podporządkowane. A my ciągle niestety w większości przypadków tak żyjemy, jak gdyby te sprawy ostateczne nasze po śmierci były mało ważne. Nie, to jest najważniejsze. Właściwie jedynie to jest ważne. Wszystko, czego tutaj doświadczamy, tu i teraz na ziemi, co przed się bierzemy, czego doświadczamy, cokolwiek by to było, wszystko powinno być w naszym życiu podporządkowane naszemu zbawieniu. To właśnie temu, żeby się dostać do nieba. Kochani, zatem nie strasząc piekłem, ostrzegam i siebie, i was. Nawracajmy się, to znaczy pozwólmy Panu Bogu, żeby nas ciągle nawracał. Korzystajmy regularnie z sakramentu pokuty i pojednania. Nie trwajmy, nie daj Boże, w grzechu ciężkim. Starajmy się o to, żeby zawsze żyć w stanie łaski uświęcającej, tak żeby każdej chwili, kiedy Pan Bóg nas odwoła z tego świata, móc stanąć przed Jego obliczem z nadzieją zbawienia.